Państwo, przed nami premiera filmu wyjątkowego, bardzo oczekiwanego i szeroko komentowanego, chociaż tak naprawdę w kinach pojawi się on dopiero za kilka dni. Dziś mamy swój wkład w ten sukces również i Polski, bo reżyseria polska osiąga takie sukcesy, jak za chwilę będziemy to oglądać. Już jesteśmy świadkami, bo przecież w Cannes najwyższe wyróżnienie za reżyserię. Cieszymy się wszyscy przecież, że ta premiera odbywa się tutaj, że mamy jakiś swój niewielki udział w produkcji filmu. To jest historia, bardzo piękna historia o miłości, ale opowiedziana w taki sposób, że każdy z Państwa będzie mógł ją sobie wypełnić swoimi własnymi przeżyciami, swoimi własnymi emocjami. Jako zawodowy partner Joanny Kulik byłem świadkiem tych wszystkich wydarzeń w Cannes i hasło Joanna from Poland pojawiało się na każdym rogu. I mam wrażenie, że Asia, bo Kulik tu jest bardzo dobra, także dobrze, że Państwo tutaj zaraz ten film zobaczą. I pomyślałem sobie coś takiego, że po prostu Joanna zrobiła taką wielką furorę i zachwyt, że jakby zaczęto mnie windować w górę, żeby też po prostu było okej. Okay. I stąd są te... Tomek jest zawsze taki skromny, on jest fenomenalny, bez niego nie byłoby tego filmu i mnie. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie. Dwa serduszka, cztery oczy, oj, oj, oj. Co płakały we dnie w nocy, oj, oj, oj. Czarne oczka, co płaczecie, że się spotkać nie możecie, że się spotkać nie możecie. Bardzo dużo rzeczy mi się podobało. Historia, gra aktorów, praca operatora, muzyka. Lubię trochę inne kino, ale jednak jest to jeden z lepszych filmów, jakie od dawna widziałem. Jeszcze do tej pory nie mogę się otrząsnąć. Przepiękne kino. Cudownie zrobione, od początku do końca. Bardzo dziękujemy za wsparcie, którego nam Państwo udzieliliście. Myślę, że możecie być z nas dumni i myślę, że to będzie taki dobry omen, że pierwszy fabularny film, który Państwo dofinansowaliście, osiągnął taki sukces. Bardzo dziękuję panu marszałkowi województwa, bardzo dziękuję miastu Rzeszów. Naszym głównym pomysłem na te zdjęcia to był po prostu bardzo wysoki kontrast i to, że zawsze ten punkt bieli, punkt czerni musi być. Ten świat też jest taki bardziej jakiś taki bardziej konkretny, mi się wydaje, i akurat to pasowało do tego filmu i to były lata po prostu, świat tamtych lat był po prostu czarno-biały i też dlatego po prostu zdecydowaliśmy, żeby taki był. To było dla mnie bardzo ciekawe wyzwanie, bo używanie głosu jakby w różnych takich konfiguracjach, w różnych stylach muzycznych, to jest duże wyzwanie i fajnie, że ten głos można było tak plastycznie lepić, a że to było kręcone chronologicznie, to nie było takiego problemu, bo tutaj był czas, żeby wyśpiewać te ludowe rzeczy, później nauczyć się takiego bardziej powrotu do klasycznego nastawienia głosu, a później zostawić to i się wtopić w świat jazzu z Maseckim, tańczyć, śpiewać, więc super. I to też widać, że to jest bardzo pooddzielane. Czasami w niektórych sytuacjach, Paweł mówił, to jest Bogart i Bacall, czyli ona jest szalona i rozentuzjazmowana. Kiedy ja pytałem Pawła, a ja? Jesteś starszy. Mówię, no to wiemy, co robić z tym.
udało nam się tutaj tym filmem właśnie 100% polski film z polskim folklorem, z polską muzyką, z polską taką no właśnie czarno-białą, historyczną, wprowadzić na te, no nie boję się powiedzieć, salony kaneńskie, i to zostało dostrzeżone. Ten film miał fantastyczne recenzje, wszyscy Państwo wiecie, ta owacja na stojąco, a potem recenzje światowej prasy, naprawdę, wszystkie były, nie było żadnej złej recenzji, to wszystkie były w zasadzie entuzjastyczne, więc myślę, że przez to również Polska, nasza kinematografia, to co my tu w Polsce robimy, a poprzez kino można się zainteresować innymi dziedzinami kultury i w ogóle krajem. Prawie cały początek gdzieś tam, właśnie te wszystkie archiwalne zdjęcia, oprócz samego pierwszego ujęcia, to jest właśnie Podkarpacie. I myślę, że fantastycznie spełniło oczekiwania, no bo ten właśnie początek miał być taki właśnie archiwalny. Chcieliśmy, żeby ten początek był taki, że trochę nie wiemy, co to jest za film, że nagle zaczyna się film i nie wiemy, czy to są jakieś archiwalne zdjęcia, czy to jest jakieś właśnie jakieś stare nagrania. Także no, znaliśmy tutaj fantastyczne plenery, to była Kalwaria Pacławska i jakby no, fantastyczne miejsca.